Dzień dobry się z Państwem serdecznie. Przepraszam, ale znowu zrobiłem sobie bardzo pyszną kawę. W momencie, kiedy to nagrywam, u mnie za oknem piękne, wiosenne, popołudniowe słońce, a że na spacerze już byłem, to myślę, że jest to doskonały moment, żeby zaprosić Państwa na kubek jakiegoś fajnego napoju i na odrobinę moich dźwięków. To znaczy ta pierwsza część zaproszenia jest lekko bezczelna, bo to Państwo sobie muszą sami zorganizować napoje, natomiast dźwięki rzeczywiście będę dostarczał ja. Dziś, Szanowni Państwo, będzie leśny odcinek. Dlaczego? Spróbuję o tym troszeczkę za chwilę opowiedzieć. Najpierw czołówka, a po czołówce, Szanowni Państwo, widzimy się w lesie. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem tylko lojalnie uprzedzić, że dziś będzie odcinek mocno transowy, a momentami wręcz psychodeliczny. Początkowo mój pomysł na odcinek trzeci był całkowicie inny, jednak w momencie, kiedy zaczynałem pracę nad odcinkiem numer 3, usłyszałem w radio, że właśnie oto 21 marca, oprócz pierwszego dnia wiosny, był też Międzynarodowy Dzień Lasu. I zacząłem sobie trochę o tym lesie myśleć i uświadomiłem sobie, że ten las rzeczywiście w moich utworach dość często się pojawia i w moich solowych, i w projektach, w których brałem udział. No kurczę, polałem się kawą. Także co zrobić? Utwór Serce lasu, który przed chwilą zaprezentowałem, to jeden z utworów stworzonych przeze mnie do
książki pod tytułem Kino krótkich filmów. To znaczy, no, do książki zazwyczaj muzyki się nie tworzy, ale do radiowej adaptacji powieści, owszem, już tak, i nawet z tej okazji taką płytkę w 2015 roku wydałem, została mi dosłownie ostatnia sztuka. I ta powieść była właśnie emitowana w radiowej Trójce w 2015 roku i to było moje pierwsze wspólne dzieło wykonane wraz z Mumio. Darek, Jacek i Jadzia czytali powieść, a ja stworzyłem do niej dźwięki. I na tej płycie, szanowni państwo, aż trzy tytuły odnoszą się wprost do lasu. Stroiciel lasu, Serce lasu, które właśnie wysłuchaliśmy, Taniec leśnych ptaków. Bo to jest tak, że ja po prostu czasem bardzo dużo pracuję siedząc w pomieszczeniach i naprawdę zauważyłem, że ten kontakt, taka kurczę, sztampowa rzecz, taka niby prosta, ale ten kontakt z przyrodą naprawdę pomaga nam oderwać się od rzeczywistości. No i właśnie robiąc ten trzeci odcinek, szanowni państwo, poszedłem do lasu i w utworze Serce lasu widać właśnie troszkę obrazków z mojego spaceru, ale jest jeszcze jeden efekt mojego spaceru, efekt wizualno-dźwiękowy. Bardzo się cieszę, że w ramach tego przedsięwzięcia, które realizuję, mojego projektu Wszystko Gra, mogę też spełniać swoje malutkie marzenia muzyczne. Jednym z nich było, żeby nagrać jakiś utwór, w którym wykorzystam prawdziwe dźwięki przyrody, ale nie takie sample gdzieś tam kupione z internetu, tylko przeze mnie świadomie wybrane, nagrane dźwięki, które w swojej sesji muzycznej wykorzystam jako instrumenty muzyczne. I tak oto, szanowni państwo, chciałbym zaprezentować jeszcze jeden utwór z lasu, nawiązujący właśnie do tego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 marca, czyli Międzynarodowego Dnia Lasu. Utwór nazwałem Święto Lasu. Zastanawiam się, ile razy w tym odcinku padło słowo las. Tak bez konkursu, jakby się komuś chciało policzyć i wrzucić w komentarzu, będę wdzięczny, bo jestem kiepski z matematyki. Szanowni państwo, ja w każdym odcinku uczulam, żeby muzyki słuchać na dobrych odbiornikach, na dobrych głośnikach, czy za pomocą dobrych słuchawek, ale szczególnie w tym utworze nie wolno, proszę was, nie wolno tego słuchać na głośniczkach z laptopa, z telefonu. Proszę, użyjcie dobrych słuchawek albo dobrych głośników. A jest jeszcze jeden powód ku temu wszystkiemu. Za chwilę o nim powiem. Święto lasu, czyli taki przyrodniczy trans z elementami psychodelii.
Oprócz dźwięków przyrody, oczywiście ja tam dołożyłem też instrumenty muzyczne, było słychać bęben średniowieczny, fujarę pasterską, piszczałkę wielkopostną, dzwonki pasterskie i trochę grzechotek. I teraz, szanowni państwo, aha, nie wiem, czy państwo zauważyli, tam w pewnym momencie, ja mam tylko takie jakieś zwidy, czy widzieliście tam w pewnym momencie na drzewie taką gębę? Ja tam wyraźnie widzę gębę. Zobaczcie jeszcze raz, dajcie mi znać, czy widzicie gębę w tym filmie. No i oczywiście pozostaje nam konkurs. Nie wiem, czy będę miał pomysły na konkursy do wszystkich odcinków. Na razie jest odcinek trzeci. Wciąż jeszcze pomysły mam. Dziś konkurs jest taki. Podczas realizacji sesji do tego utworu w pewnym momencie zorientowałem się, że wśród nagranych przeze mnie ścieżek w lesie został tam taki jeden mały brudek dźwiękowy, a ja bardzo lubię brudki dźwiękowe, bardzo często one wnoszą coś, czego człowiek się nie spodziewał i to jest jakaś tam wartość dodana. Ale tutaj jest taki naprawdę, naprawdę taka przypadkowa rzecz. Chodzi o to, że w całym tym utworze w jednym momencie padają dwa słowa, a żeby je dokładnie usłyszeć, trzeba, no właśnie, trzeba wysłuchać go na dobrych słuchawkach. Szanowni państwo, kto usłyszy i napisze mi, jakie dwa słowa padają mniej więcej w jakiej sekundzie, otrzyma ode mnie muzyczną nagrodę, niespodziankę wysłaną mailem.